Słuchajcie, tego się nie spodziewałem, bo po ostatniej akcji z miernikami lakieru tej firmy dostałem wiele maili z pytaniami, kiedy będzie kolejna promocja. I chyba pisaliście nie tylko do mnie, bo ten polski producent wrócił do mnie właśnie z kolejną akcją. Tym razem miernik lakieru jest bardziej zaawansowany, rozpoznający stal, aluminium i cynk na stali, dający możliwość pomiaru na krzywiznach, dający też wsparcie w postaci graficznego asystenta pomiaru. Co na za tak poręczny i zaawansowany sprzęt nie jest niska. Właściwie to nie była niska, bo w linku w opisie tego filmu znajdziecie promocję w wysokości 40%. Uwaga, liczba przedmiotów ograniczona. W ramach wstępu dodam jeszcze, że w tym filmie zobaczycie dwa auta i ich właścicieli. Najpierw swoją V6 zaprezentuje Michał, a w drugiej części Leila, moja, jak to się mówi, krajanka z Kazachstanu, opowie o wersji hybrydowej oraz o tym, co robi w Polsce. W opisie znajdziesz linki do obu części tego filmu. Zapraszam. Cześć, mam na imię Michał i przyjechałem tu dzisiaj pokazać Wam mój samochód Chryslera Pacifica. Jest to model z 2018 roku. Kupiłem go w maju 2018 roku z przebiegiem 8000 km zaledwie. Samochód został sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych. Ten samochód miał tylko lekkie uszkodzenia, jakieś parę wgnieceń blacharskich, które w zasadzie naprawiłem bardzo niskim kosztem. Wszystkie te elementy takie konstrukcyjne samochodu wyglądają naprawdę bez zastrzeżeń, nic nie wskazuje na to, żeby coś więcej z tym samochodem się działo. Sprawdzałem ceny, jeszcze wczoraj sprawdzałem właśnie, przygotowując się do nagrania, sprawdzałem ceny. Aktualnie w zależności od wersji, nowe samochody w Stanach kosztują gdzieś tak w przedziale od 27 do te najbogatsze wersje do 44 tysięcy dolarów. To jest bardzo konkretna kwota już. Ja samochód kupiłem za niecałe 20 tysięcy dolarów. Ciekawa historia była z dostosowaniem tego samochodu do wymogów europejskich. Na początku zleciłem to firmie, która się tym zajmuje i to zrobili. Natomiast przy przeglądzie technicznym diagności jednak mieli zastrzeżenia do różnych rzeczy, które jeszcze nie były zrobione tak, jakby sobie diagnosta życzył. Idąc od przodu, lusterka są na przykład z wyższej wersji. Dlaczego? Nie dlatego, żeby tamte z poprzedniej wersji mi się nie podobały. Natomiast nie chciałem robić dziur w karoserii i dokładać bocznego kierunkowskazu. Lusterka z wyższej wersji mają wbudowany kierunkowskaz, więc ściągnąłem sobie takie lusterka i to ściągnąłem je ze Stanów, co też polecam sprawdzać właśnie na eBayu, samemu szukać, bo teraz może tych części jest już troszkę więcej, ale jak ja szukałem 2 lata temu tych części, te części były tutaj owszem dostępne, ale były horrendalnie drogie. Za takie lusterko pamiętam ktoś chciał 2000 zł. Za jedno. Natomiast ja chyba zapłaciłem bodajże 1200 zł za 2 lusterka z przesyłką i ze wszystkim po prostu, kompletnie. Co już powiedzmy było dla mnie do zaakceptowania. Te obrysówki tutaj są w kolorze czerwonym. W Stanach nikomu to nie przeszkadza, natomiast u nas podobno nie może być to w kolorze czerwonym, dlatego została ściągnięta, też ściągnąłem, osobiście ściągnąłem, bo tutaj oczywiście też cena była zaporowa i nie zdecydowałem się na zakup tego. Ściągnąłem sobie chyba 200 zł za obie, zapłaciłem z przesyłką, więc też to było powiedzmy do zaakceptowania. Ściągnąłem pomarańczowe obrysówki, one w zasadzie są z przodu, nie ma. Kolejną rzeczą, do której diagności mieli zastrzeżenia, to kierunkowskazy. Firma, która przerabiała mi światła tylne, zrobiła to bardzo fajnie. Zrobiła to w ten sposób, że część tego światła tutaj, które jest w karoserii, podczas włączania kierunkowskazu gasło to światło czerwone i mrugało na pomarańczowo. Natomiast jeden z diagnostów powiedział mi, że to niestety nie może być w taki sposób. Nie chciałem się z nim kłócić, ani nie znam przepisów, ale znalazłem lampy tylne, które są produkowane na rynek kanadyjski, gdzie w zasadzie samochody są dopasowane w dużej części do wymogów, które są stawiane samochodom tutaj w Europie. Kolejną rzeczą, na którą musiałem zwrócić uwagę, firma, która przerabiała mi światła, wrzuciła mi światło przeciwmgielne tutaj. Wszystko ok, fajnie, bo tutaj normalnie, oryginalnie są 2 światła wsteczne. Tutaj. Wrzucili mi tutaj światło przeciwmgłowe.
fajnie świeciło, wszystko było ok, ale znalazł się diagnosta, który powiedział, proszę pana, ale w tym kloszu nie może pan mieć żarówki przeciwmgłowej. Ten klosz nie jest przystosowany do żarówki przeciwmgłowej, więc aktualnie mam światło przeciwmgłowe z samochodu Mini. Samochody amerykańskie, z racji tego, że w ogóle nie muszą mieć światła przeciwmgłowego z tyłu i najczęściej go nie mają, nie mają też osobnego włącznika. Kolejną rzeczą, którą musiałem dorobić, to osobny włącznik na przeciwmgłowe światło z tyłu. I to chyba na tyle, jeżeli chodzi o te przeróbki. Chociaż z przodu są też reflektory amerykańskie, które oczywiście nie są asymetryczne. Natomiast udało je się wyregulować w taki sposób, że diagności mówią, są dobrze. Chciałem mieć tą pewność, że ten samochód już jest w pełni jakby przystosowany do tych europejskich warunków. Natomiast ciekawostką jest to, że każdy z diagnostów zwracał uwagę na coś innego. Nie było dwóch diagnostów, którzy zwrócili uwagę na tą samą rzecz. Producent podaje, że wchodzi tutaj niecałe 5 litrów oleju. Producent zaleca wymianę bodajże co 15 tysięcy kilometrów. Z racji tego, że Fiat i Chrysler współpracują teraz ze sobą, można ten samochód serwisować. W zasadzie nie wiem, czy każdy serwis się tego podejmie tutaj u nas w kraju, ale na przykład serwis w Katowicach śmiało ogarnia te tematy, mają części, jeżeli czegoś nie ma, zamawiają i robią pełny serwis silnika i całego samochodu. Siedzimy w typowym amerykańskim samochodzie i to model nie jest jakby wersją limited, czyli tą najwyższą, więc nie spodziewamy się tutaj żadnych rewelacji, czyli betonowy plastik, jak to już w którymś odcinku było powiedziane. Miękko jest tam, gdzie według mnie powinno być miękko, czyli pod łokciami, pod jednym łokciem, pod drugim łokciem. Na kierownicy, która jest bardzo fajna, przeszyta skórką i dobrze się trzyma w ręce, jest naprawdę bardzo fajna. Sporo schowków, jeden, drugi, na kubeczki, jeden schowek, drugi schowek tutaj. No, wersje wyższe mają tutaj bardziej zabudowany ten kanał. W tym modelu system multimedialny też żyje swoim życiem. Resetuje się, ma problemy z pamięcią i działa. Tak sobie. Bardzo fajną funkcją, która przydaje się w trasie, jest możliwość podłączenia tutaj telefonu z aplikacją Android Auto. Dzięki temu nie potrzebujemy na przykład nawigacji, bo korzystamy z nawigacji Google'owej. W górnym panelu mamy jeszcze oczywiście dodatkowy schowek na okulary i tak jak w przypadku bodajże zarówno Sieny, jak i Odyssey, lustereczko, którym możemy podglądać, co dzieje się z tyłu. Dodatkowo sterowanie drzwiami bocznymi, światłami i klapą bagażnika. Jest bardzo dużo przestrzeni, jest bardzo wygodnie. Moje dzieci bardzo dobrze się tu czują, bardzo lubią podróżować tym samochodem. Kolejną rzeczą, która jest bardzo pomocna, zwłaszcza podczas przewożenia dużych gabarytów, która już też nieraz mi się przydała przy przewożeniu mebli czy tego typu rzeczy, jest chowanie tych foteli w podłogę. Można to zrobić bardzo szybko i wygodnie. I tyle na ten temat. W momencie, gdy nie korzystamy z pewnej powierzchni, mamy tutaj oczywiście całą tą przestrzeń, w której chowa się fotel. Bardzo ogromną powierzchnię do magazynowania. Wiem, że to jest dwumetrowce, to badanie przestrzeni, ale ja chcę zacząć swoje wrażenie od tego, jaka jest kierownica. Jest wielka, mięsista, niemal żywcem wyjęte z jakiejś M-ki BMW. Tak przyjemnie się ją trzyma w rękach. Może trochę za duża. W każdym razie spodziewałem się, że znajdę tu coś takiego bardziej spokojnego, familijnego, a to jest kierownica wyjęta rodem z jakiegoś sportowego samochodu. A wracając do testu dwumetrowca, no cóż, nad głową przestrzeni jest pod dostatkiem, nikogo to pewnie nie dziwi. Ja
tutaj względem kierownicy ustawiony jestem jak najbardziej poprawnie. Kierownicę regulujemy dwuosiowo. Zakres regulacji fotela jest też bardzo duży. Tutaj nie będę jeździł, bo to jest elektryczne, troszkę potrwa, ale naprawdę można zrobić cuda. No i właściwie nic mnie tutaj nie ogranicza. Siedzę idealnie tak, jak chcę. No i tak to wygląda z tyłu. Co ciekawe, w drugim rzędzie, nie wiem jak w trzecim, to się zaraz okaże, ale w tym przynajmniej nie ma możliwości przesuwania foteli przód-tył, a więc w sumie i tak nic to nie zmienia, bo sam za sobą i tak się, jak widać, się mieszczę, więc narzekać nie ma na co. No chyba, że na to, że nie ma tu, przynajmniej nie widzę, żadnego sensownego nawiewu, bo nie mamy tego nawiewu tu na środku, nie mamy nawiewu również na słupkach B. Nawiewy są jedynie na podsuficce, no i pod fotelami, ale powiedzmy, że pod fotelami się nie liczy, bo zawsze tam gdzieś są. Natomiast taki bezpośredni nawiew na człowieka znajduje się mniej więcej 10 cm od jego nosa. Idziemy do trzeciego rzędu. Zacznijmy od tego, że w trzecim rzędzie na środku również da się usiąść, prawda, bo to są pasy. W związku z tym miejsca na nogi jest naprawdę pod dostatkiem. Czemu nie? Natomiast jak już usiądę znowu sam za sobą, to proszę Państwa, znowu miejsca nie zabrakło. Kolana nawet nie dotykają fotela przede mną. Nad głową wciąż jest całkiem sporo przestrzeni i nawiewy tutaj też są i dokładnie tak samo niefortunnie umieszczone. I tutaj też mam w sumie miejsce na kubeczki. Popatrzcie, nawet w tych bocznych okienkach nie zapomniano o roletkach. Więc tutaj zrobiono wszystko, żeby ta podróż przebiegała w komforcie. No i co? Za tym 7-osobowym wnętrzem przydałby się jeszcze jakiś rozsądny bagażnik. W europejskich samochodach po rozłożeniu 7 foteli zostaje tego tyle co nic. Zobaczmy, ile jest w Pacyfice. Mieliśmy kiedyś okazję zostawić dzieciaki u rodziców. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu, żeby zarezerwować miejsce w schronisku albo w hotelu, a naszła nas ogromna ochota, żeby pojechać w góry, więc postanowiliśmy wyrzucić wszystkie foteliki dziecięce, złożyć siedzenia, wrzucić tutaj materac. Rano poszliśmy w góry, wróciliśmy do domu w bardzo komfortowych warunkach. Na początku, powiem szczerze, myślałem o duży samochód. Kurczę, będę pewnie jeździł tylko z rodziną gdzieś tam. Do kina, gdzieś daleko na ten, ale w zasadzie jest tak komfortowy, tak dobrze się nim jeździ, że w zasadzie jeżdżę nim chyba wszędzie, gdzie tylko mogę. Pogodziłem się z tym, że nie wszędzie zaparkuję, ale o tym akurat wiedziałem, to wychodziłem z założenia, nie zakładałem, że będę parkował na jodełkę pod urzędem miasta w centrum, to wiedziałem, że tak nie będzie i z niedogodności to w zasadzie tyle. Co do wrażeń z jazdy, samochód jest w środku moim zdaniem bardzo fajnie wyciszony. Nie słychać tego silnika, jest naprawdę przyjemnie, co bardzo poprawia komfort podróżowania, zarówno dla osoby prowadzącej, jak i dla dzieci. Ja najczęściej jeżdżę w trybie takim, można nazwać, podmiejskim i średnio wychodzi mi 10,5 litra. Też zależy jaką kto ma ciężką nogę, na pewno można dobić dużo wyżej. W trasie natomiast na pewno można zejść nawet poniżej 9 litrów, spokojnie. Jadąc tutaj autostradą w tempie 130, nie więcej niż 140 km na godzinę, średnie spalanie wychodziło na poziomie 8,8 litra, więc myślę, że jak na taki silnik i na taką moc, bardzo fajne spalanie. Jak na 2 tony wagi, silnik bardzo dobrze radzi sobie z przyspieszeniem. Samochód jest zdecydowanie miękki. Spodziewałem się, że taki będzie i to akurat jest bardzo dobre w tego typu samochodzie. W samochodzie rodzinnym, po którym oczekuję, że on będzie płynąć. Na pokładzie mamy 9-stopniową automatyczną skrzynię biegów, która została zestrojona raczej w taki sposób, żeby raczej oszczędzać paliwo i raczej nie jest to taki potwór, który pozwala nam na jakąś szczególnie sportową jazdę. Jeżeli bierzemy się za manewr wyprzedzania, to trzeba
robić to w sposób bardzo zdecydowany. Dużym zaskoczeniem były dla mnie też hamulce w tym samochodzie. Hamulce naprawdę sprawują się moim zdaniem bardzo dobrze. Te 108 przy 45, 49, 50. Moi drodzy, w tym miejscu test Pacyfiki, który dotychczas widzieliście, wykonuje dosyć niezwykły zakręt, bo obok mnie właśnie jest Leila. Leila, która... Cześć Leila. Cześć. Leila zgłosiła się mniej więcej w tym samym czasie z testem swojej Pacyfiki. To jest dosyć dziwne, bo samochód jest raczej rzadki, wręcz egzotyczny w Europie, a zgłoszenia dwóch Pacyfik nastąpiło w odstępie no dosłownie dwóch dni od siebie. A że wielu z Was prosiło o test wersji hybrydowej, to postanowiłem, że jazdę testową odbędziemy nie w wersji, którą widzieliście jeszcze przed chwilą, tylko właśnie w wersji hybrydowej. I zanim przejdziemy do jazdy właściwie tym samochodem, porozmawiamy z Leilą o życiu, a jest o czym rozmawiać, dlatego że Leila przyjechała podobnie tak jak ja wiele lat temu z Kazachstanu. I dlatego być może Was zainteresuje to, co za chwilę, te tematy, które za chwilę poruszymy. Opowiedz może przede wszystkim, od ilu lat jesteś w Polsce? Od 2005, czyli 15 lat na stałe. Czy przyjechałaś do Polski w ramach jakiegoś programu tak, repatriacji, tak jak ja, czy to była troszkę inna historia? Inna historia związana z nauką, bo wtedy przyjechałam na wymianę studencką. No i tak mi się tu spodobało, że postanowiłam wrócić, zostać, a oczywiście zew serca, miłość i tak dalej. Także przyjechałam właśnie i teraz jesteśmy małżeństwem z tym człowiekiem, którego wtedy... Tam widzimy w tle Łukasza. Tak, Łukaszek. Czy ty, jak przyjechałaś do Polski, mówiłaś po polsku? Choć trochę, no bo w końcu wymiana studentów, ktoś cię weryfikował, tak, sprawdzał? Czy niestety nie, ani słowa żadnego nie znałam po polsku, ponieważ ta uczelnia, gdzie przyjechaliśmy, to było w języku angielskim. To był powód, dlaczego się zgodziłam i przyjechałam, a polski dopiero się nauczyłam później, jak już wyszłam za mąż i zaczęłam tu mieszkać, to uznałam, że warto i to muszę umieć po polsku mówić, skoro tu już mieszkam. To już jest też mój kraj, moja druga ojczyzna. Oczywiście. Więc... Często bywasz w tej pierwszej ojczyźnie? Niestety coraz rzadziej. Wcześniej to staraliśmy się zawsze tak co najmniej raz w roku odwiedzać rodzinę, znajomych, przyjaciół, natomiast z powodu intensywnego życia, pracy, to coraz rzadziej, niestety, ale... Do pracy zaraz przejdziemy, bo też to jest jeden z tematów zaplanowanych. A gdzie mieszkałeś w Kazachstanie? Aktubie, zachodni Kazachstan. Nie wiem, czy znasz taką małą miejscowość? Kiedyś był Aktubińsk. Aktubińsk, tak. Tak, teraz jest Aktubie. Tak, bardziej po kazachsku, prawda? Białe wzgórze w tłumaczeniu. Tak. Dobrze, no to przejdźmy do tej części historii polskiej. Co właściwie porabiasz? Bo tak wszyscy mówią, ale fajnie, tak, jak ja opowiedziałem w ogóle o sobie i o swojej historii w osobnym filmie, wszyscy powiedzieli, proszę, chłopak przyjechał, 100 dolarów w kieszeni, albo tam 5 dolarów w kieszeni, wszystko jedno. I jakoś to poszło, prawda? No ja zawsze odpowiadam, no ciężka praca, no co tu dużo tłumaczyć? Trochę tak. Szczęścia oczywiście też. Jak to wyglądało w twoim przypadku? W naszym przypadku to wyglądało trochę podobnie. Oczywiście za każdym sukcesem czy zawodowym rozwojem stoi ciężka praca. Tak samo my od samego początku zaczęliśmy studiując też pracować. Co studiowaliście? Ekonomię. Ekonomię, a później magisterskie studia to zarządzanie. Później rozpoczęłam doktorat, który nigdy nie skończyłam niestety. Z powodu właśnie trzeba było wybrać biznes czy nauka i wygrało to pierwsze. No i też sytuacja rodzinna, bo mam trójkę dzieci, więc musiałam to rozdzielić tak, żeby wszędzie zdążyć. I powolutku zaraz przejdziemy też do samochodu. Trójkę dzieci, odpowiednie auto, tak, prawda? Tak, ale wróćmy jeszcze do... auto, tak, to nieprzypadkowy wybór. No i jeżeli chodzi o rozwój, to właśnie założyliśmy rodzinną firmę. Jesteśmy browarnikami, tylko niektórzy mylą właśnie z zawodem piwowar. Myślą, że browarnik to piwowar, natomiast to są odrębne rzeczy. No my jesteśmy właścicielem właśnie browaru Lubicz w Krakowie i ważymy piwo. To jest nasza pasja, nasze życie, nasz zawód, tym się zajmujemy. No to w tym momencie proszę o dwa słowa komentarza, czym się różni browarnik od piwowara.
Browarnik to jest właściciel browaru, a piwowar to osoba, która waży piwo. Jak wszyscy siedzą po domach zamknięci, jak to było wiosną na przykład, to piją więcej piwa czy mniej piwa? Nie mam takich danych statystycznych. W naszym przypadku, tak, opowiem jak to było w przypadku, bo to była restauracja razem z browarem. Mhm. Natomiast po tym jak był COVID i wszystko było zamknięte, nasza restauracja akurat bardzo gwałtownie to odczuliśmy, spadek konsumpcji. Jak wszystko w usługach. Dokładnie. Dużo opieraliśmy się na wesele, jakieś imprezy zorganizowane, co oczywiście z jasnych powodów wypadło nam. No i zaczęliśmy rozwijać tą naszą drugą nogę, drugi filar, jakim jest browar, bo wcześniej była restauracja browarna, a teraz bardziej browar restauracyjny z tym naciskiem na tak. piwo. No i dowoziliśmy i dowozimy do domu, żeby zminimalizować też kontakt w tamtych czasach. Mhm. I kontynuujemy, bo to bardzo dobrze rynek przyjął, dużo zapytań, więc rozwijamy. Teraz mamy sklep internetowy, także zapraszamy. No dobrze, to skoro już o tym mówimy, to będzie też oczywiście link w opisie. A po nagraniu cię zapytam, czy jakiś rabat może dla widzów, dla Zacharofa nie zorganizujemy. Tak? Specjalny. Dobra, no to załatwione już, idzie na bieżąco. W każdym razie przechodzimy do samochodu i no właśnie, Pacyfika. Dlaczego Pacyfika, dlaczego taka, dlaczego hybrydowa? Po kolei, dlaczego akurat Pacyfika? Bo to auto ma charakter, nie jest taki tradycyjny minivan w stylu karawanu, który nam się kojarzy z takim klockowatym kształtem i no nie jest w mojej opinii skromny, bardzo atrakcyjny. Bardzo mi chodziło o to, żeby to auto miało charakter i takie było zadziorne, a jednocześnie spełniało przede wszystkim funkcje, do jakich jest przeznaczony. Tutaj bagażnik na przykład w przypadku złożonych siedzeń, to znaczy rozłożonych siedzeń, ma 917 litrów. Aż, to oznacza 3 duże walizki. Wszystko. Wszystko, tak. Natomiast po złożeniu siedzeń uzyskujesz przestrzeń około 4000 litrów. Przy 4000 litrów to praktycznie jest dostawczak. Dokładnie tak. Wiesz co, to jest śmieszne, bo zdarzyło nam się przekształcić go na dostawczaka właśnie w tym czasie, kiedy gwałtownie wzrosły nam zamówienia i brakło aut, kół i rąk do tak. rozwożenia tego piwka, więc faktycznie wykorzystywaliśmy go do dostaw i nawet czasami jak ktoś zadzwoni z naszych klientów, to na szybko możemy załadować piwo i dowieść, dostarczyć. Także to dwufunkcyjne i rodzinne i też w firmie jak najbardziej. Czyli mamy browarnik, piwowar i piwowóz. Piwowóz, dokładnie tak. Kolejna nowa definicja. Piwowóz. Dobrze. Hybryda. Dlaczego hybryda? Rachunki za paliwo tak bardzo się zmniejszyły, że nie mogłam na początku uwierzyć. No, czyli z powodów ekonomicznych, żeby to było oszczędnie. W przypadku naładowania pełnego jesteś w stanie zasięg przejechać 55 km, dokładnie mówię. Czyli to w naszym przypadku oznacza 5 razy do pracy, 10 km z powrotem do pracy i podładować. A ile to pali po rozładowaniu akumulatora? 10-11 litrów. To też, no bo to ciągle działa jako hybryda, więc, tak. Więc też jest oszczędne. Jak najbardziej. Także takie wyniki nas zaskoczyły i my bardzo mocno analizowaliśmy te parametry techniczne, mhm. więc to był jeden z powodów, dlaczego wybraliśmy to auto. To jest jedyny minivan, który ma hybrydę. Jeszcze jest taka ciekawostka, że do zespołu designerów były powołane głównie kobiety, przede wszystkim kobiety, więc za eksterier odpowiadała designer, o dziwo, z takim samym nazwiskiem jak twoje, Zawadzka Irina. Mhm. Brzmi po rosyjsku też, szczerze mówiąc. Tak. Ja trochę czytałam później w internecie, że ona pochodzi z Tadżykistanu. Aha, okay. I pracuje właśnie tam w Chryslerze. I też krajanka, można powiedzieć. Tak, bo Tadżykistan, Uzbekistan, tak. Kazachstan, to tak. Z punktu widzenia polskiego to podobne. To samo. Dobrze, nic nie pozostaje, jak tylko wziąć kluczyki i przejechać się tym autem i podzielić się wrażeniami z tego, jak się jeździ hybrydową Pacyfiką. Przejechałem tym samochodem już no, 20 km, więc mogę się podzielić pierwszymi wrażeniami, ale pierwsze wrażenie tak naprawdę są już na parkingu. Samochód jest fantastycznie wykończony. To jest wersja limited. Wszystko jest miękkie, ale to naprawdę wszystko jest miękkie. Tutaj ile sięga, no dobra, mniej więcej od tego poziomu w dół jest twardo, ale wszystko to, czego możemy przypadkiem dotknąć, jest miękkie. Mamy też trochę skóry przeszyć.
ładnie to wygląda. Mnóstwo detali, które świadczą o tym, że ktoś o nie dbał. Na przykład dwukolorowa kierownica, od środka biała, na zewnątrz czarna, a po środku jeszcze na granicy biegnie taka aluminiowa listwa. Ładne, czuć, że ktoś dbał o detale. Fajnie. Jeździ się tym bardzo płynnie, bo to jest elektryk, ale tu w sumie ta płynność jazdy elektrykiem jest jeszcze taka zwielokrotniona, bo ktoś tutaj tak zaprogramował reakcję na wciśnięcie pedału gazu, że ten samochód, mimo że jedzie na prądzie, a może przejechać ponad 50 km, ma potężną baterię 26 chyba kWh, po wciśnięciu gazu nie mamy takiego natychmiastowego kopnięcia, tylko to się zbiera tak ułamek sekundy dłużej niż elektryk by to zrobił. I to zwielokrotnie jeszcze bardziej wrażenie bardzo płynnej, bardzo przyjemnej jazdy. Oczywiście ten wielki zasięg ponad 50 km kosztuje, w tym sensie kosztuje, że gdzieś te baterie trzeba zmieścić. 26 kWh to jest więcej niż w większości pluginów dzisiaj oferowanych na rynku. 50 parę kilometrów na prądzie to już, prawda, coś. Tym bardziej, że da się go ładować całkiem dużą mocą. Z tego, co Leila opowiadała, 11 powinno tutaj wchodzić, co daje dobre tempo ładowanie. W 2 godziny, nawet niewiele ponad 2 godziny można naładować, chociaż z drugiej strony co za różnica. Nawet jak podłączymy to do gniazdka kuchennego, jak to mówię, i tak możemy do rana, będziemy mieli do rana pełną baterię. No więc taki cień tej baterii kładzie się tutaj na przestrzeń pod fotelami w drugim rzędzie i tylko w drugim rzędzie, bo tam właśnie znajduje się miejsce na baterię, a wcześniej można było tam do tej przestrzeni złożyć fotele, więc jeśli chcemy się ich pozbyć, no to musimy zostawić w garażu. I to jest jedyna różnica funkcjonalna względem wersji spalinowej. Jak dla mnie, myślę, że ta zamiana jest całkiem korzystna. Samochód też całkiem nieźle przyspiesza i całkiem nieźle się zbiera, jednak fałszówka, jak już się wkręci, to też całkiem ładnie brzmi. Dziś tym naprawdę dostojnie, tak płynnie, fantastyczne zawieszenie, wygładza drogę. Oczywiście odczuwamy każdą studzienkę, no bo jak bez tego, ale no taki próg zwalniający, no przepływamy nad nim. Oczywiście buje samochodem, ale przepływamy na nim. Nie jest to nic, co nas jakoś szczególnie denerwuje. Naprawdę przyjemna jazda. Myślę, że tutaj Pacyfika, no, w tej wersji hybrydowej plug-in, no, to, że nie ma konkurencji, to jest naprawdę dla mnie dziwne, bo to jest fajny pomysł na samochód, który gdzieś tam się kręci wokół komina, daje dużo, a kosztuje niedużo, w eksploatacji przynajmniej. A więc mamy już przetestowaną Hondę Odyssey, mamy Town & Country, poprzednika w sumie Pacyfiki. Mamy też Hondę Pilot, też taki autobus, nie? Mamy też oczywiście Toyotę Sienne i dzisiaj macie też na kanale od dzisiaj Pacyfikę. Czy to koniec rodzinnych autobusów, czy ty, poszukując swojego auta, rozważałeś jeszcze coś innego? Daj mi jakąś inspirację. Co jeszcze możemy przetestować rodzinnego? Jak ty z pięcioosobową rodziną kupujesz takiego pięciometrowego kaszalota, to znaczy, że jak ci się urodzi kolejne dziecko, to będziesz musiał dodać metr. Mamy jeszcze dwa, teoretycznie dwa miejsca mamy jeszcze wolne. Na chwilę obecną nie planujemy tego, ale ja mówię, życie pisze swoje scenariusze. Dobrze, bardzo ci dziękuję za zaprezentowanie samochodu. Bardzo było Myślę, miło. Że w imieniu wszystkich widzów, którzy prosili o test tego auta, wreszcie dzięki waszym też komentarzom i prośbom pojawiło się na kanale. Dziękuję wam oczywiście za obejrzenie tego filmu. Dla was to w końcu nagrywaliśmy. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Cześć.